Ciężka służba. Ale zwierzę. Dzień dobry Państwu, jam jest prorok Triwaj, a to jest kolejny odcinek naszej serii Let's Play Warcraft 3 Raging of Chaos. Teraz właśnie zaczynamy kampanię ludzi. Mam nadzieję, że Wam się ogólnie spodoba. A no i co? Przechodzimy do głównej treści odcinka. Dobra. Zaciąłem się. Cholera. No, zaczynamy. Doszły nas wieści o przegrupowaniu się Ormów. Ostatnie ataki na obozy dla internowanych są chyba na to wystarczającym dowodem. To prawda. Horda rzeczywiście ruszyła. Absurd. Mój lud nie będzie się bezczynnie przyglądał, jak Horda gromadzi się u naszych bram. Orkowie nie są naszym głównym zmartwieniem. Ile razy mam to powtarzać? Królu Terenasie, weź sobie do serca moje ostrzeżenia. Zaraza rozprzestrzeniająca się w krainach północy może okazać się szalenie groźna. Zaraza? Wam magom pomieszało się już w głowach. Nie odrzucajmy z góry tej teorii. Jeśli ta, jak mówicie, zaraza stanowi zagrożenie, co wypada nam czynić? To proste. Mówiłem już, że Kirin Tor są gotowi do objęcia wiosek ścisłą kwarantanną. Nie zgodzę się na żadną kwarantannę, póki nie zobaczę dowodów, ambasadorze. Lud Lordaeron dość się wycierpiał i bez bycia więźniem we własnym domu. Ależ oni i tak są więźniami, dobry panie. Co to ma znaczyć? Ktoś ty? Ludzkości grozi niebezpieczeństwo. Fala ciemności nadciąga. A świat stanął na skraju wojennej otchłani. Dość tego! Straż, zabrać tego szaleńca! Wysłuchaj mnie. Twój lud może się uratować tylko ruszając na zachód. Do zapomnianej krainy Kalim. Ruszyć na zachód, brednie! Powoli, ambasadorze! Nie wiem, kim jesteś, ani w co wierzysz, ale nie potrzeba nam teraz szalonych proroków. Nasze ziemie znalazły się w niebezpieczeństwie, ale to my zdecydujemy, jak najlepiej chronić nasz lud. A teraz idź! Precz! Raz już zawiodłem ludzkość. Ale to się więcej nie powtórzy. Jeśli ty nie jesteś w stanie unieść brzemienia, znajdę kogoś, kto to zrobi za ciebie. Ostrzeżenie zostało przekazane. Ich los jest teraz w ich rękach. Rozdział pierwszy. Obrona Strongbradu. Niedawne powstanie orków w południowym Lordaeronie zmusiło przymierze do podjęcia zdecydowanych kroków. Król Terenas wysłał dwóch największych paladynów królestwa. Swego syna,
księcia Arthasa i legendarnego Uthera Lightbringera, by raz na zawsze zniszczyli zagrożenie ze strony orków. Witaj, książę Arthasie. Ja i moi ludzie jesteśmy zaszczyceni twoją wizytą. Daruj sobie ceremonię, Utherze. Nie jestem jeszcze królem. Dobrze cię widzieć. Wzajemnie, mój chłopcze. Cieszę się, że król Terenas przysłał mi właśnie ciebie. Ojciec wciąż się łudzi, że nabędę przy tobie doświadczenia i nabiorę cierpliwości. Ojcowskie prawo marzyć. Sytuacja wygląda tak. Nasz zwiad potwierdził, że po drugiej stronie tej grani znajduje się obóz orków. Tak przypuszczałem. To nie wszystko. Szykują atak na pobliską wioskę Strondbrad. Z tego co wiemy, mieszkańcy są całkiem bezbronni. Trzeba natychmiast uderzyć na obóz orków. Zdołasz sam pokierować obroną Strondbrad? Oczywiście uderzę. O mnie się nie ma. Świetnie. Gdy ocalisz wioskę, spotkamy się w obozie orków. Uważaj na siebie, Arthasie. Witam was z powrotem. Tak w tym oto sposób jakieś niebezpieczeństwo? Rozpoczęliśmy nową kampanię. Światłość jest mą siłą. I na dzień dobry, pozwólcie, że sprawdzę sobie, czy wszystko mi nagrywa, tak więc dajcie mi sekundkę i zaraz wracam. I jesteśmy z powrotem. Jak najbardziej. Akurat wszystko jest nagrywane dosyć stabilnie. Na honor. Oczywiście. Mądry plan. I zresztą, jak słyszeliście, naszą obroną jest. Naszym zadaniem jest właśnie obrona wioski Strondbright. Na honor. No i co? Przystępujemy do działania w takim razie. Jak najbardziej. Na honor. Oczywiście. Tutaj znajdziemy sobie takich oto chętnych. Jak najbardziej. Będziemy walczyć za Lordaeron. Chwyćcie za swe miecze. Powiedz tylko słowo. Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Na honor. Przejdziemy sobie od razu tędy. Proszę, jesteście moją jedyną nadzieją. Banda gnoli porwała mojego małego Timiego. Zabrali go do swojej kryjówki w lesie. Proszę, znajdźcie go i przyprowadźcie do domu. Oczywiście. Mądry plan. Tak więc teraz mamy jakby taką przyboczną misję, gdzie musimy uratować małego Timiego. Na honor. Ratunku, pomóżcie mi, proszę. Jestem uwięziony w klatce. Jak widać. Za mojego ojca, króla. Jej. Och, jak mogę ci podziękować? Przyjmij to w podzięce. Sprawiedliwości niech się stanie zadość. A ten tutaj jak nasz żołnierz nie domaga, no to daj mi troszkę życia. Na honor. Oczywiście. Jak najbardziej. Oczywiście. Jak najbardziej. Na honor. Na honor. Oczywiście. Na honor. Jak najbardziej. To jest jedna z takich pierwszych misji. Na honor. Myślimy tutaj właśnie, że
Główne zagrożenie jest właśnie jest ze strony, ponownie ze strony hordy orków. Okej. Okay. Weźcie wszystko, chłopcy! Wszystko, co ma jakąś wartość! Bierzcie wszystko, chłopcy! Poczuj mój gniew! W imię króla, mojego ojca! Za dużo i... Wszyscy się na mnie usieli! Tak. Nadchodzi sprawiedliwość! Jak najbardziej. Mądry plan. Napiszcie mi, czy... Jak najbardziej. Ogólnie mają jakieś znaczenie dla lore Warcrafta. Gdzie są w ogóle te krwawe wzgórza, skąd pochodzą ci bandyci? Mówiliście tam, zauważyć, tam było napisane z krwawych wzgórz. Zabierzemy im złoto, tak samo jak innym! Ci bandyci zabrali moją księgę rachunkową. Bez niej stracę moją farmę. Proszę, odzyskajcie ją z ich obozowiska. To dla nas bardzo ważne. Więc teraz robimy pościg. Nic cię już nie uratuje. Za mojego ojca, króla. Nadchodzi sprawiedliwość. Poczuj mój gniew. Jak najbardziej. W imię króla, mojego ojca. Wyrżnąć wszystkich! Oczywiście. W imię króla, mojego ojca. Jak najbardziej. Nadchodzi sprawiedliwość. Mądry plan. Mamy naszą księgę rachunkową. Oczywiście. Gerarda. Jak najbardziej. Teraz musimy ją zanieść. Mądry plan. Jak najbardziej. Mądry plan. Na honor. Oczywiście. Mądry plan. Na honor. Jak najbardziej. Oczywiście. Proszę bardzo. Dziękuję za pomoc. Proszę, weź to. A tu jest Strongblad. Oczywiście. Robiąc te sidequesty, nieźle się spóźniliśmy. Jak najbardziej. A niech to ruszy do ataku. Do broni, bracia! Zawsze udawało mi się tego wieśniaka, który uciekał tu ratować. Zawsze mi się jakoś udawało. Poczuj mój gniew. O Boże, on tutaj... A, gotaj, że jesteś mocno urąbany. Okej. Okay. Jak najbardziej. Plugawy nędznik. Za mojego ojca, króla. W imię króla, mojego ojca. Na honor. Co mamy tutaj? Tu możemy dostać się na... Mądry plan. A tu nic nie ma akurat. Oczywiście. Na honor. Mądry plan. O. Fontanna. Jak dobra. Najbardziej. Oczywiście. Tu był, jeśli to dobrze kojarzę, spadający się... O. Plugawy nędznik.
Mądry plan. Nadchodzi sprawiedliwość. Klan Czarnej Skały. Jak najbardziej. Oczywiście. Bob's Guns. Jak najbardziej. To było dobre. Oczywiście. Tego chwileczkę to... Jak najbardziej. Tu mnie jeszcze nie było z tego, co kojarzę, a tu są... Oczywiście. Tak, tutaj... Czego ci trzeba? Światłość jest mą siłą. Mamy lokalnych tutaj obrońców. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Na honor. Byliśmy tu, okej. Proszę bardzo, mamy tutaj... Zawieźcie to bydło tam, gdzie resztę. Ruszać się! Jak najbardziej. Na honor. Dobra, to ruszamy na niego. Mądry plan. W imię króla, mojego ojca. Nie domagam z maną. Ale ra. Nadchodzi sprawiedliwość. No okej. Okay. Mamy to już. Oczywiście. O, mądry idziemy, plan. Idziemy. Albo dobra. Chwała ci, książę. Nie martw się, synu. Odnajdziemy ich. Wkrótce wrócą do swych domów. Książę, Lord Uther potrzebuje cię natychmiast w obozie orków. Ani chwili. W drogę! Może i tym razem uda się przejść dwie misje w jednym odcinku, co na to. No to ruszamy dalej. Ruszamy dalej, nie ma się co cackać. Tak. Rozdział drugi. Klan Czarnej Skały. 20 minut później. Obóz Uthera w pobliżu wioski klanu Czarnej Skały. W samą porę, chłopcze. Wysłałem z poselstwem do orków dwóch najlepszych rycerzy. Powinni niebawem wrócić. Do diabła! Czy ci orkowie nigdy się nie poddadzą? W takim razie ruszajmy zniszczyć te bestie! Pamiętaj, książę, jesteśmy paladynami. Nie przystoi nam zemsta. Jeśli pozwolimy, by ogarnęła nas żądza krwi, staniemy się równie podli jak orkowi. Masz rację, Lutherze. Jeśli czujesz się na siłach, to chcę, żebyś ty poprowadził ten atak. Ja? Ależ oczywiście. Ja zostanę tutaj i dopilnuję, by żadna z tych bestii nie zagroziła ludziom w obozie. Nie zawiodę cię. Wiem, chłopcze. I witam was z powrotem. Jak widzicie, jesteśmy tutaj. Mamy świeżo postawioną bazę i co teraz? Służę światłości. Naszym zadaniem jest ogarnięcie tej całej bazy, więc
Oczywiście. Dobra. Przystępujmy więc do działania. Na początek dwóch chłopów świeca się tutaj przyda do pomocy. Na razie zostawię modernizację tej wieży. I teraz pozwólcie, że sprawdzę, czy wszystko mi nagrywa, tak więc dajcie mi sekundkę i zawracam. I jesteśmy po tym, wszystko mi się dobrze wgrywa, także... Więcej pracy? A ciebie już... Tak, panie, gotów do pracy. Ty zbuduj sobie dom, żebyś Kaś mieszkał. Tak, panie. O co chodzi? Tak, panie. Ty jesteś królem? Nie głosowałem na ciebie. Znaleźliśmy czarownicę. Możemy ją spalić? Ratunku, pomocy! Jestem pod stałym naciskiem. Kiedyś kopnął mnie koń. Bolało. Oho. Skończone. Dobrze. O co chodzi? A, wyszkol mi jeszcze jednego tak właściwego. Teraz to co musimy zrobić, to na pewno wybudować koszary i... Gotów do pracy. W tych właśnie koszarach. Wyszkolić. Rozumiem. O co chodzi? Tak, panie. Żołnierzy przymierza. Zaznacz mi. Dobra. No i pięknie. O co chodzi? Dobrze. Te wieżyczki możemy już rozbudowywać. Więcej pracy? Tak, panie. Potrzeba więcej złota. Złota. Więcej pracy? Rozumiem. Kurde, za późno. Tak, panie. Rozumiem. Co? To ja już pójdę. No, to już jest. Dobrze. I kolany. Trzeba więcej drewna. Teraz drewna trzeba. Naprzeciw. Modernizacja zakończona. Pracy? Modernizacja zakończona. Rozumiem. Naprzeciw trzeba drewna. Światłość jest mą siłą. Modernizacja zakończona. Teraz, okej. Okay. I co mamy dalej? Tylko wyszkolić 6 delikwentów. Gotów do akcji.
Modernizacja zakończona. Miałem coś wam powiedzieć, ale z głowy mi wyleciało, cholera. Widzicie, ogólnie to... Warto sobie zrobić taką taktykę w tej misji drugiej, że... Podczas gdy robicie te... Gotów do akcji! Robicie zakładanie bazy, no to warto sobie... postawić również Arthasa i jego wojska, żeby sobie okolice patrolowali. No i zanim przyda taktyka. Ejby ktoś. Gotów do akcji! Tak, panie. Tak, panie. No, ciebie przydzielę jak na razie do... Złotka. O, proszę. Nie trzeba mi się kłaniać. Jakieś niebezpieczeństwo? To zaraz coś zrobię. Na honor. Oczywiście. Na honor. No i tu właściwie możemy się ustawić już tutaj. Baza się już właściwie wybroni całkowicie. Więcej pracy? Dobrze. Rozumiem. Nie trzeba mi się kłaniać. Gotów do akcji. I kolejna. Światłość jest mą siłą. I teraz to, co zobaczymy, trochę nam wyjaśni, co właściwie się kroi. Takie jest przynajmniej moje zdanie. Głupcze! Czarnoksiężnicy z klanu Czarnej Skały przemówili. Wkrótce z niebios niczym grad spadną demony i świat ogarnie pożoga. Już to kiedyś słyszałem. Czy wy, orki, niczego się nie nauczyliście? To tylko lustrzane odbicie. Parszywe psy. Co też oni knują? Zbliża się godzina zagłady. Niech ta marna ofiara zadowoli naszych demonicznych władców. Parszywe dranie! Nie ujdzie wam to płaze! Wyrżnąć orków! Wyrżnąć ich wszystkich! Mądry plan. To idziemy! Oczywiście. Jak najbardziej. Polecam skręcić sobie tutaj. Oczywiście. Witaj, dobry człowieku. Chcesz z nami zapolować? A na co tu polujecie? Na czarne smoki. Mówią, że ich krew może zakląć oręż ogniem. Ogniste zaklęcie, którego szukacie, może okazać się bardzo przydatne. Bestia, na którą polujemy, to Syrinax. Jeśli nam pomożesz, potwór nie będzie miał żadnych szans. Jak najbardziej. Proszę bardzo. Oblegają nasze miasto. Czego ci trzeba? Tak, wiem, że oblegają, ale... Masz już jakiś cel? Nie trzeba mi się kłaniać. Proszę, mamy do dyspozycji nową jednostkę strzelecką. Tak, panie. I ostro napadają na wieżyczkę. Oj, oj, oj. Dobrze. Okej. Służę światłości. Mądry plan. Na honor. Mądry plan. Zapolujmy sobie na smoki. Honor. No czemu nie? Oczywiście. Na honor. Jak najbardziej.
jak najbardziej. Na okazji dostaniemy trochę oczywiście pieniędzy. Na honor. Jak najbardziej. A my sobie wypadamy ulepszenia tutaj. Nie trzeba mi się kłaniać. W kuźni, której otrzymaliśmy. Oczywiście. Fajne rzeczy. W prezencie otrzymaliśmy. Śmiesz się ze mną mierzyć? Jasne. Wy śmiertelnicy, robicie się coraz zuchwalsi. Możliwe. Na honor. Zanieśmy serce krasnoludom. Tak. Oczywiście. Mądry plan. Jak najbardziej. Oczywiście. Badania zakończone. Na honor. Mądry plan. Na honor. Jak najbardziej. Oczywiście. Jak najbardziej. Teraz idziemy... Oczywiście. Najpierw... Na honor. Naszą zdobycz zanieść. A później idziemy... Do... Mądry plan. Iść po to, co rzeczywiście mi poszli. Służę światłości. O. Oblegają nasze miasto. Przekuję waszą broń, aby raziła żywym ogniem. Się kłaniać. Co chodzi? Badania zakończone. Jakieś niebezpieczeństwo? Jak najbardziej. Idziemy więc. Oczywiście. Raszować. O. Bareninę mają. Za mojego ojca, króla. Chyba w cienkim cieście. Poczuj mój pieniądze. Łoś ty, czemu mi nic nie kodasz? Dobra. Oczywiście. Na honor. Mądry plan. W imię króla, mojego ojca. Poczuj mój gniew. Oczywiście. Dobra. Zadziwiające, że filary wykorzystują ten sam... Mają ten sam znak, który emituje... Arthas, widzicie? Jest ten sam znak. It's kinda sus, tyle wam powiem. W imię króla, mojego ojca. Musiałem zniszczyć Pomagiera też. Dobrze się spisałeś, chłopcze. To było piękne zwycięstwo. Sam nie wiem, uderzę. Orkowie składali w ofierze ludzi z miasteczka. Myślę, że próbowali wzywać demony. Wiem. Nie trać nadziei. Orkowie hołdują zamierającym tradycjom. Ich demony pokonaliśmy już dawno temu. Wracajmy do domu. To był ciężki dzień. I w ten sposób przeszliśmy kolejne dwa rozdziały tej epickiej przygody. Myślę, że można to tak nazwać. No i co, możemy... No cóż, żegnam się z wami i do zobaczenia... w kolejnych odcinkach. Mówił do was prorok Triway i do zobaczenia... w następnym odcinku naszej serii.
Let's Play Warcraft 3. Bywajcie!